suplementy witaminowo-mineralne są niepotrzebne. Ale, no właśnie, zawsze jest takie ale. To jedno małe ale dotyczy dwóch rzeczy, mianowicie witaminy D oraz kwasów omega-3. Proszę Państwa, zostawmy kwasy omega-6. Kwasy omega-6 w tej chwili w polskiej diecie są podawane w wystarczających ilościach. To są kwasy dość szeroko rozpowszechnione we wszystkich tłuszczach pochodzenia roślinnego. To są kwasy, które występują w dużej ilości również w produktach roślinnych, bo to jest tak zwany kwas linolowy, który mamy przecież nawet w zbożach. W związku z czym zostawmy te kwasy omega-6. Niestety, inaczej wygląda sytuacja z kwasami omega-3, bo oczywiście my mamy również w produktach pochodzenia roślinnego taki prekursor tych kwasów, tak zwany kwas alfa-linolenowy, ale organizm człowieka z tego kwasu wytwarza niewiele tego, o co nam w zasadzie chodzi, czyli o tak zwane długołańcuchowe kwasy omega-3, które występują w ilościach należnych tylko i wyłącznie w rybach morskich. Proszę Państwa, jeśli ten mały jaś, o którym myślę naprawdę z największą sympatią, nie je ryb morskich, niestety, a tak się zdarza, to wtedy my musimy za niego uzupełnić mu dietę w kwasy omega-3. Dlaczego? Bo te kwasy omega-3 w okresie rozwoju dziecka, poczynając już od życia płodowego, odgrywają niezwykle istotną rolę w rozwoju mózgu. Nie tylko, co prawda, mózgu, bo również w rozwoju prawidłowego wzroku, również w rozwoju prawidłowego układu obwodowego nerwowego, jak również wielu komórek, mają działanie przeciwkrzepliwe, etc. I te kwasy faktycznie potrzeba dzieciom uzupełniać. Są różne zalecenia dotyczące stosowania uzupełnień diety w kwasy omega-3 i ja radzę dzieciom, a szczególnie rodzicom, żeby podawać dzieciom no przede wszystkim trany. Trany, dlatego że to jest takie najlepsze, najbardziej naturalne źródło tych kwasów omega-3, a ponadto witaminy D, o której już też wspomniałam. My mamy niedobory witaminy D, bo jednak dzieci nie jedzą zbyt dużo produktów nabiałowych, chyba że to jest dziecko, które je dużo. Jeśli to jest dziecko, które dużo je nabiału, jeżeli do tego je ryby morskie, to się nie mamy co obawiać o niedobory witaminy D. Ale co to znaczy dużo? No nabiał trzeba podawać mu codziennie i to przynajmniej w dwóch albo trzech porcjach, a ryby morskie jadać przynajmniej dwa razy w tygodniu. Czy to się tak dzieje? No nie jestem przekonana. I jeżeli nie mamy takiej diety dla naszego małego Jasia, to wtedy faktycznie te dwa składniki pokarmowe, czyli kwasy omega-3 i witaminę D, trzeba suplementować. Ale radzę mamo, tato czy opiekunie porozumieć się z lekarzem. Jednak lekarz pediatra opiekujący się naszym małym, ukochanym Jasiem powinien taką decyzję razem z Państwem podjąć i zalecić, który preparat dla tego małego Jasia będzie dobry. Dlaczego to ważne? Dlatego, że oczywiście ja bym wolała, żeby Jaś miał te składniki z pokarmu. Ale proszę Państwa, my żyjemy w naszym ukochanym kraju, który leży w tej szerokości geograficznej i musimy pamiętać, słońca nie mamy zbyt dużo i nie przez cały rok. Choć Jaś wychodzi na powietrze bez względu na to, jaka jest na ogół pogoda, to niemniej jednak konwersja, czyli przetwarzanie skórnej witaminy D w witaminę czynną, niestety bez promieni słonecznych się nie uda. A więc na pewno od października do kwietnia każdy mały Jasio, podobnie jak i jego dorosły tatuś czy mamusia, powinni tę witaminę D uzupełniać.